Okej, okay, tak? Mongołowie atakują. Pamiętaj, to hasło, bo ja na to więc nie będę patrzył, co się u ciebie dzieje. Jak potrzebujesz pomocy, to musisz mieć hasło, mongołowie atakują. Rozumiesz? Nie przejmuj się, jesteś nagrywana cały czas. Będziesz potem ci widział cały YouTube, tam tysiące ludzi oglądają. No, ale nie przejmuj się, za chwilę tym zapomnieć. Za chwilę tym zapomnieć, dobrze. Słuchajcie, no to dzisiaj mamy bardzo fascynujący temat. Co tak naprawdę zmieniło bezpowrotnie słowiańszczyznę i doprowadziło do tego, że dzisiaj bardzo pokrewne do siebie ludy, no bo my przecież kiedyś byliśmy ten jednym państwem, a przynajmniej jednym ludem. Nawet są te legendy o tych trzech braciach, tak? Lech, Czech, Rus. Prowadzi do tego, że no my jednak jesteśmy tak różni od Rosjan, tak różni od Rusi. Do tego też dokładają się różnice pomiędzy innymi państwami słowiańskimi. No i generalnie zacznę od tego, że my może nie mamy takiej powszechnej świadomości, ale jeszcze w wieku XI, czyli tak w tym pierwszym pełnym wieku istnienia państwa polskiego, czy jak to niektórzy lubią mówić, państwa Polan, te kontakty były bardzo mocne. No wszyscy pewnie słyszeli legendę o Bolesławie Chrobrym i jego zdobyciu Kijowa. Pewnie słyszeliśmy, ale bardzo chętnie. Ale bardzo chętnie słyszę, bo oczywiście z jednej... No, widzisz, Bolesław Chrobry, on, czy wtedy w ogóle świat wyglądał troszeczkę inaczej, bo paradoksalnie, wiesz, były bardzo mocne związki między krajami skandynawskimi, czyli ówczesnymi Wikingami, Rusią, której władcy od tych Wikingów zresztą pochodzili. Tutaj tak naprawdę ważna kwestia, no, ten, który pierwszy się ochrzcił oficjalnie, władca Rusi kijowskiej. Ukraińcy na niego mówią Wołodymir, Ruscy, Rosjanie Wladimir. On miał też imię swoje skandynawskie, bo on pochodził z plemion szwedzkich i to był po prostu Woldemar. Czyli władca morza, po naszym Woldemar. On miał na przykład po nim jego z głównych, jeden z głównych. One w ogóle, wiecie, Kuzin to miał kilkadziesiąt, tych synów miał kilkunastu, ale w perspektywie czasu właśnie najważniejszym synem stanie się Jarisław, bo z tego właśnie skandynawskiego imienia pochodzi imię Jarosław, które będzie on nosił. I to będzie po prostu Jarosław, zwany później Mądrym, właśnie najważniejszy książę Rusi XI wieku. Książę, władca. Zatem między tymi kulturami od początku jest duża różnica, która wynika z chrześcijaństwa. No, to znaczy, tak jak wiemy, no, Mieszko u nas przyjmuje chrzest w tym obrządku zachodnim, tym, którego się później zrobi główny kościół katolicki. A jakie jest hasło? A nie mam tyle, że mogę wyłożyć na myśli. A, już jest. A Włodzimierz, to tak nazywamy po polsku, jak mówią Ukraińcy Wołodny, on przyjmie chrzest z Konstantynopola. Zresztą tam były w ogóle bardzo mocne związki jego z tym cesarstwem bizantyjskim, wschodnim cesarstwem rzymskim. On na ten moment jedynym cesarstwem rzymskim, które jest realne. Czyli podsumowując, to jest taka sytuacja, że naród, czy ten lud, który ma te korzenie słowiańskie, prawda, wybiera sobie, bo nie znam historii, wybiera sobie za władcę Wikinga. Według przekazów tak jest, tylko to się odbywa dużo wcześniej, to się odbywa jeszcze w IX wieku, to jest tam 800, może mniej więcej 860, 870, może 880, dokładnie nie wiemy. Z jakiego, Rorik. To jest kilka hipotez. Pierwsza jest taka, że po prostu Rorik ze swoimi towarzyszami się osiedlił i na bazie powiązań, tego, że był panem wojny, jak to w
którego mówiono u nich. Po prostu dobrym dowódcą wojowników zyskał wpływy wśród lokalnych plemion i to zaczęło się jakby rozrastać. Jak w serialu? Trochę jak, czy serial wikingowy, on jest bardzo historyczny, ale tak, no w pewnym sensie oni tam nawet mówią. Bo on się niby, tam niby jest książę Oleg, tak, który jest kojarzony jako prawdopodobnie wnuk Rolika, albo jeżeli nie Rolika, to który z jego towarzyszy. I Oleg rzeczywiście będzie rządził w Kijowie. Nam już dzisiaj jest trudno odróżnić to między legendami a realnymi postaciami, no ale zakładamy, że był rzeczywiście taki Rolik, którego nazywa się później po słowiańsku Rurykiem i od niego będą pochodzić Rurykowicze. Aha. Czyli ta dynastia, która będzie rządzić na Rusi, tej bliższej nas, bardziej zachodniej, do połowy XV wieku, a Rosją będzie rządzić do czasu, praktycznie do końca XVI wieku. 1598 to jest kiedy umiera ostatni Rurykowicz Fiodor. Czyli jakby ta hipoteza polega na tym, że on najpierw był na tych ziemiach, tak, a potem jakby już został ich władcą. Tak, albo... jest tam też kronika zapisana, w której jest te słynne zdanie, że ten wezwali go do siebie, tak, żeby nimi rządził, bo u nich nie było porządku. Tak, że ziemie są nasze... historyków, którzy stworzyli taką opowiastkę o Słowianach, że nie potrafią sobą rządzić. Tak, ziemie nasze bogate, ale dać radę sobie nie potrafimy, więc no proszę przyjdź i panuj nad nami. Musimy bardzo uważać na te wszystkie niemieckie hipotezy, bo pamiętajmy, że w XIX wieku i na początku XX wielu historykom i archeologom niemieckim zależało na tym, by właśnie dokazać tę hipotezę, że Słowianie są podlegli Germanom, dlatego na przykład zapraszali do siebie germańskich władców. Ale ja tak się zastanawiam, czy to nie wynika z tego, że ta kultura w jakimś momencie słowiańska to była taka kultura blisko ziemi, blisko natury, taki naród, który lubił żyć w tym czasie, po prostu tymi zmianami, rytmem natury i w jakimś czasie, tak? A w tym czasie były różne takie narody. Zapewne tak jest. Wojownicze, walczące o ziemię, o łupy. No i gdzieś ta kultura nie była w stanie przetrwać. Tak mogło być. Zresztą jest taka hipoteza, że Polanie, czyli jakby przodkowie Mieszka, dlatego zdobyli przewagę i podbili inne plemiona, że utworzyli częściowo drużynę, w której walczyli wikińscy wojownicy. Bo Rechalodzy nam po prostu dostarczyli dowodów na to, że są nawet hipotezy, że właśnie Piastowie mieli wikińskie pochodzenie, ale one jeszcze są kiepsko, tam mało jest dowodów. Ale to, co jest na pewno prawdą, to, że w ich drużynach, bo oni mieli swoje wojsko, swoją drużynę, to w tych drużynach służyli wikingowie. I bardzo możliwe, że przy tej przewadze tych wojowników oni byli w stanie podbić inne plemiona. No bo powstanie państwa polskiego to jest tak naprawdę podwój. Piastowie podbijają 7 innych plemion i w ten sposób tworzą swoje państwo, tak? Czyli Piastowie czy Polanie. Wiemy na przykład, że jedno plemię wybili do nogi swoich głównych rywali. W sensie wybili do nogi, a ludność przenieśli do swojej części Wielkopolski. To między innymi tak powstał Poznań. Bo wcześniej głównymi grodami był Gniezno, a Poznań powstaje wtedy, gdy właśnie jest mnóstwo ludzi pojmanych w boju i oni są osiedlani przez ojca Mieszka albo przez samego Mieszka, bo to ciężko powiedzieć dokładnie. Tam, gdzie dzisiaj jest Poznań. O, patrz, ten się rozleciał, za wcześnie przerzuciłeś. To trzeba uważać. W ogóle cały czas gotujemy pyszne naleśniki. Do ciasta dodana jest też kurkuma i przyprawy. Ja gotuję glutenowe, Arna z mąki orkiszowej, a Arna gotuje gruczane. Świetne sosy do nich. Tak. Także mamy i opowieści, i smacznego do jedzenia. Jeśli chodzi o Kijów, jeśli mogę zapytać, bo ja jakby znam taką historię, że właśnie ten Rurik z tego czy innego powodu, czy był zaproszony, czy nie był zaproszony, czy już tam się osiedlił, przybył najpierw do Nowgoroda. Tak. A stamtąd właśnie jego
ludzie, między innymi Askold, który uważa się, że jest, był jakby na początku właśnie może Rusi Kijowskiej, czy był takim pierwszym, można powiedzieć, władcą może Kijowa, że on właśnie z kimś jeszcze poszedł z tego Nowgoroda, szedł sobie, szedł i nagle napotyka takie fajne miasto jak Kijów, znaczy, albo ziemie, które w tamtym czasie tam były. I spotyka tam takie plemię, które faktycznie nie miało przywództwa, które płaciło daninę albo dań Chazarom, tak, na tamten moment. I tu też historia jakby milczy, czy mieczem, czy pokojem, ale w jakiś sposób on zostaje właśnie Ruryk w Nowgorodzie, a ten Askold w Kijowie zaczyna rządzić, tak? Aczkolwiek zwróćmy uwagę, że jest to też bardzo podobna hipoteza do tego wcześniejszego przekazu, tak? Że zaprosili go, bo ten, żeby zaprowadzić do rządu. No tak, właśnie nie wiadomo, czy to jest pokojowo, też, czy nie. To jest też legenda o tych braciach Askoldzie i Dirze. Tak w ogóle oni później się pokłócą. Więc jest na przykład właśnie hipoteza, że jeden z tych braci, do końca nie wiemy, czy Askold, czy Dir, możliwe, że Dir, właśnie jest hipoteza, że on przybył na ziemię polskie i był jeden z przodków Mieszka. Możliwe, że właśnie to był ten. Taki jest. Tak brzmi hipoteza tych, co uważają, że bardzo możliwe, że Piastowie pochodzą od Wikingów. Że skąd to się wzięło. Tylko, że to są wszystko legendy, myślę, że nigdy nie wiemy. Ale to, co jest na pewno pewne, to że w pewnym momencie tam właśnie na tych terenach dzisiejszej Rosji i Ukrainy zaczyna powstawać potężne państwo, będące na początku bardziej taką konfederacją też plemion, które zaczynają mieć wspólnego księcia. I takim pierwszym, który rzeczywiście będzie z Kijowa rządził większością plemion, w tym wielkim kupieckim miastem Nowgorodem, też tą Starą Ładogą, która była pierwszą siedzibą Rorika, będzie syn Olega Światosław. A znowu od niego będzie pochodził Wołodymyr, czyli Włodzimierz, ten, który Ruś ochrzci. Na pewno mają oni związki z Wikingami, bo o tym też pójdzie też świadczy to, co się dzieje, że na przykład, wiecie, najsłynniejsi przywódcy Wikingów z tamtych czasów, ci, którzy później będą przypominać Anglię, jak na przykład Olwe Tryggvason, ten najsłynniejszy Wiking norweski, który z łuki pół Anglii, będzie też łuki północ Francji, był przez pewien czas u Wołodymyra szefem drużyny. Był szefem jego wojów. Dowodził całą drużyną Wołodymyra w Kijowie. To był naturalny element kariery świata wikingskiego. Tak jak elementem tamtego świata było też podróżowanie do Konstantynopola tymi szlakami rzecznymi przez Ruś dla prowadzenia handlu. Jak też normalną ścieżką kariery było podjęcie służby któregoś z bizantyjskich namiestników południa Włoch. Świat wyglądał zupełnie inaczej, inne były powiązania. No, dlatego też ta era Wikingów jest taka fascynująca i pewnie ten serial tylu ludzi chce oglądać. Ale koniec końców dochodzimy do tego, że mamy właśnie ten rok tysięczny i w zasadzie można powiedzieć, że są już takie trzy mocne słowiańskie państwa. Tak, bo z jednej strony są Czesi, wtedy już będący w pewnym sensie zhołdowani przez Niemców. To znaczy król czeski jest sojusznikiem cesarza niemieckiego, czyli Czesi są zależni od Niemiec. Cesarz niemiecki, albo król, a jak nie jest cesarzem, to król niemiecki, może mieszać się w sprawy Czech. Bo Czechy są jego lennem. Ma też to plus, bo król Czech jest jednym z tych, którzy wybierają cesarza. Jest jednym z elektorów. Więc można powiedzieć, że Czechy są częścią tego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Jest niezależna Polska, która właśnie zaczyna tworzyć się takim małym, lokalnym mocarstwem dzięki podbojom Bolesława Krownego. Jest bardzo mocna Ruś Kijowska, która jest po prostu olbrzymim państwem. To jest państwo, które łączy praktycznie dzisiejszą wschodnią Białoruś, całą Ukrainę, ale też nasze dzisiejszą Polskę, na przykład nasze dzisiejsze Podkarpacie, to jest też element wpływów ruskich, sięga prawie że pod Krym, a na północy, a
praktycznie aż do Finlandii. To jest po prostu potężne, największe państwo już w Europie. Ale no nie jest to państwo w takim naszym ścisłym rozumieniu, bo to jednak jest tak, że często rządzą jakieś lokalni Wataszkowie czy przy ulicy plemienni. Jeszcze jest coś takiego jak plemiona, aczkolwiek zaczyna się to już powoli zmieniać. I władca Kijowa jest po prostu potężny. I to, co natomiast będzie się wydarzało z nim przez kolejne 200 lat, to poza tym etapem rządów Jarosława Mądrego, jednak tam będzie cały czas jakiś konflikt i podział. I tak na przykład po śmierci Włodymira wybuchną właśnie wojny domowe, w które wmiesza się kto? Bolesław Chrobry, który jest człowiekiem, który ma rzadką cechę. Ona się w naszej historii powtórzy tylko parę razy, że potrafi jednocześnie patrzeć na wschód lub zachód. Jak patrzycie na jakikolwiek rząd polski lub władców Polski, to mają jedną przykrą wadę, że widzą tylko jeden kierunek. Widzą tylko jeden kierunek, czyli na przykład głównym celem panowania jest na przykład obrona Polski przed Niemcami. Albo później w historii obrona ziemi litewskich przed Moskwą, obrona przed Tatarami, etc., etc. Generalnie kierunek polityki zazwyczaj był jednostronny. I to jest na przykład największa objedność, którą potrzebują rządzący w dzisiejszych czasach, żeby umieli jednocześnie patrzeć na wschód i zachód. Tego niestety po roku 90 jeszcze nie było. Nie było jeszcze rządu, który potrafiłby prowadzić bardzo dobrą politykę wschodnią i zachodnią. Być może jak to się wydarzy, to Polska będzie dużo mocniejszym krajem. Pewien zaczątek tego był właśnie ten za rządów, nie rządów można powiedzieć, tylko za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który był właśnie prezydentem, który potrafił połączyć te dwa kierunki. Realizować mądrą politykę wschodnią, a jednocześnie nie odpuszczać na zachodzie, jakby tych kontaktów z Unią, w Unii Europejskiej. To też wymaga trochę innego spojrzenia. No, ale Bolesław Chrobry właśnie wtedy zobaczył tą szansę, że wow, jest to potężne państwo i tam może mieć kogoś, kto będzie jego człowiekiem. I wspierał przez swoją wyprawą tak naprawdę książę Izajasław, bodajże było jego imię. Mogę teraz sobie przykręcić. No, ale w każdym razie chciał osadzić swojego kandydata na tronie. Wtedy jest legenda, że wyszczerbił szczerbiec obramę Kijowa, a Kijów musi wiedzieć, że to miał złotą bramę. Znaczy, brama była drewniana, ale była pokryta złotą blachą. Mimo, że to było miasto zbudowane z drewna, ono było po prostu, stawało się wielkie i było dużo bogatsze niż cokolwiek, co było na zachodzie Europy. Już posmarowałeś tłuszczem? Jeszcze musimy w ogóle zmniejszyć trochę ci gaz. A, ale my już kończymy. Patrz, dziewczyna, ostatni leśnik. Wow, ale zrobiłaś robotę. Co nie? Ile leśników stworzyłaś? Policz proszę. Tu ile mam? 12 albo może 12! Pokaż się do kamery. Widzicie, ta pannica usłożyła 12 naleśników. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych dzieciaków i dorosłych. A ile masz lat? 9. No. Da się. Brawo. Pilno naleśnika, żeby się nie spalił. A teraz idziemy dalej. Dzisiaj historycy zakładają, że to nie zrobił on, tylko jego prawnuk. Bolesław Śmiały, ale o tym jeszcze dzisiaj też powiemy. No w każdym bądź razie rzeczywiście Bolesław swój cel osiągnął, znaczy ustanowił swojego kandydata na tronie kniazia kijowskiego. Ale na niewiele to się zdało, bo niestety ten kandydat, ten Izajasław, on nie był takiej, powiedziałbym, mocnej konstrukcji, jak jego brat Jarosław. To jeszcze wojny będą się toczyły parę lat. Bolesław będzie się często wyprawiał na Ruś, no ale w końcu odpuści, no bo nie da się po prostu utrzymać jego kandydata. Jarosław będzie prawdopodobnie największym księciem w historii Rusi. I niedługo to będzie działo się w drugim kierunku.
Czyli to Jarosław będzie wyprawiał się na polskie ziemię, albo będzie wspierał jednego z kandydatów na władcę Polski. Więc kolejne losy się szybko odwrócą. To, co Bolesław zrobi, to jest ten. Też nie będzie ewenementem, no bo to będzie pierwsze zajęcie Kijowa przez Polaków. W tym sensie, aczkolwiek patrzmy, że jego celem jest nie zdobycie, tylko wzięcie łupów, no bo oczywiście, może tego nie wiemy, ale Bolek Chrobry to jest działa jak wiki. On po prostu łupi. Wszystkie jego wyprawy mają jeden też ważny cel, trzeba złupić, żeby mieć czym zapłacić wojom. Ponieważ on utrzymuje wielką, prawie na tamte czasy 3000 armię, której nie jest w stanie wyżywić w czasie pokoju. On musi cały czas prowadzić wojny. Bo inaczej drużyna mu się rozlezie. No więc dlatego też później jego syn i wnuk nie utrzymali tego. Nie są w stanie. No i właśnie, już tak przejdziemy szybko do wnuka Bolesława Chrobrego, czyli Kazimierza Odnowiciela, tego, który przeniesie tak naprawdę stolicę do Krakowa, bo on będzie niezniszczony po najeździe Czechów i po buntach. Ale to właśnie w tym czasie Jarosław Mądry, jeszcze rządzący, będzie wspierał. I to właśnie dzięki jego wojskom w końcu Kazimierz odzyska zbuntowane Mazowsze. Czyli, wiecie, 20 parę lat później, no powiedzmy 30 lat, sytuacja się odwraca. I wtedy już nie Bolesław Chrobry i jego wojowie decydują o tym, kto rządzi w Polsce, tylko Jarosław Mądry daje wsparcie Kazimierzowi, by ten swoje państwo umocnił. Bo zakłada, że Ruś potrzebuje mieć stabilnego sąsiada na zachodzie. No właśnie, tylko że Jarosław Mądry jest mądry i chce uniknąć tego, co on sam miał, czyli kilkunastu lat walki o władzę. Bo też ma kilku synów. I wie, że jak on umrze, będzie to samo, co po śmierci Włodymyra. Że będą się wyrzynać przez kilka lat, sąsiedzi będą napadać na kraj, to się wszystko rozsypie. I tak powstanie wielkie rozbicie Rusi. My używamy polskiej nazwy, bo nas spotka później to samo, rozbicie dzielnicowe. I coś podobnego jest właśnie pomysłem Jarosława. To znaczy, dzieli ziemię między swoich synów i tak powstanie kilka księstw. A idea jest taka, że wszyscy podlegają głównemu księciu, czyli księciu kijowskiemu. On jest jakby takim głównym księciem, który spaja jedność wszystkich księstw ruskich. No i niestety jednak będzie ta wielka różnica między Polską a Rusią, że o ile my z rozbicia dzielnicowego wyjdziemy i Królestwo Polskie się odrodzi, aczkolwiek zajmie to praktycznie 100, tak formalnie licząc do ten, to prawie 150 lat, ale Ruś w takiej formie nie odrodzi się nigdy. Carowie Rosji dopiero właśnie w XVIII, czy można powiedzieć, że to będzie caryca Katarzyna, tak? Tak naprawdę ona dopiero powie, i zobaczcie, to jest w momencie drugiego rozbioru Polski, tak? No to jest 1790, to już jest praktycznie koniec XVIII wieku. Czyli od śmierci Jarosława Mądrego minie w zasadzie 700 lat. Dopiero po 700 latach można powiedzieć, że w jednym organizmie państwowym spotkają się te same ziemie, którymi władał Jarosław Mądry. Ale będzie to już zupełnie inne państwo, zupełnie inny naród i zupełnie inna kultura. Ponieważ tamta Rusz, tak jak mówiłem, to było jedno z najbogatszych państw Europy, na pewno największych, które zginęło ze swoich rzemieślników, gdzie łączył się wschód z zachodem. Gdy były bardzo mocne te wpływy greckie, bizantyjskie, niesamowita właśnie twórczość, no te ikony na przykład, tak? Przecież ikony to jest coś, co przychodzi na Ruś z Bizancjum. Wbrew pozorom lud bitny, ale wcale nie wojowniczy, tak? Oni nie byli nastawieni na podboje. Takie miasta jak Nowogród czy Kijów były wielkie centra handlowe. Zresztą Nowogród później przy słabych książętach stanie się wręcz republiką kupiecką. Więc taką ewenement Nowogród będzie praktycznie Hanzą Wschodu. Tak jak w Niemczech będzie Hansa czy republiki kupieckie, to tym samym będzie Nowogród wielki.
No i właśnie, to co robi ten Jarosław Mądry, to dzieli te księstwa i ten postęp będzie postępował, ten rozdział będzie postępował. Ponieważ każdy kolejny władca będzie również dzielił swoje ziemie między swoich synów. I praktycznie koło rok, sto kilkadziesiąt lat później, kiedy zresztą w Polsce też już jest to mocne rozbicie dzielnicowe, czyli koło roku 1200, tych księstw jest kilkanaście. Paradoksalnie najsilniejszym i najbogatszym wtedy staje się księstwo halicko-łodzimierskie, czyli te położone najbardziej na zachód, które wtedy zresztą będzie próbowało też zająć część ziem polskich. Wtedy jest książę Roman Halicki, główny książę tamtych ziem. On będzie walczył z polskimi księstwami, księciami dzielnicowymi, no ale tą wojnę przegra, to będzie bitwa pod Zawichostem i mniej więcej ustali się ta granica między ziemiami polskimi a ruskimi, ale jeszcze dalej, ładny kawał Podkarpacia z Rzeszowem, to jest Ruś. To się dopiero zmieni później. I te księstwa ruskie będą się dzieliły, można powiedzieć, na dwie części takie główne. Albo mnożymy na naszej, może powiedzmy na trzy. Jest ta część zachodnia. To jest właśnie głównie jest księstwo halicko-łodzimierskie. Jest ta część środkowa, co jest jakby Kijów i jakbyśmy poszli taką linią prosto z Kijowa w kierunku Bałtyku, tak jak idzie Dniepr. I wszystkie właśnie księstwa, które idą przy, leżą wzdłuż tego Dniepru. To jest ta Ruś, ona ma różne nazwy. Ja bym nazwał tak jakby teraz do opuszczenia trochę tą Rusią Środkową. I tam w tym leży też dzisiejsza Białoruś. I nad nimi jest wielki las. Nad nimi jest wielki las i za nią jest Ruś Zaleska. Czyli ta jakby utworzona, ta która była za lasem przez osadników, którzy się przez ten las przedzierają. I tam powstaje Suzdal, tam powstaje Moskwa, to jest wtedy jeszcze malutkim miasteczkiem i tam też jest Włodzimierz, jakby, bo będzie kilka miast o nazwie Włodzimierz w tym kraju. Tak? Po prostu nazwą największego księcia nazwie się kilka tych miast. I jest jakby ten podział, no i to jest początek tego, co się będzie działo z Rusią. Ponieważ ci książęta coraz bardziej się od siebie oddalają. I w zasadzie między nimi się dzieje dokładnie to, co w Polsce za rozbicie dzielnicowego. Nawzajem się trują, mordują, napadają jeden na drugiego. W Polsce mówi się, że nic gorszego niż zjazd piastowski, tak? Bo co książęta piastowscy się zbierają na jakimś zjeździe, to ci, których nie ma, wynajmują na przykład płatnych zabójców i atakują, tak? Tak zginie na przykład senior Leszek Biały w słynnym mordzie w Gąsawie, gdzie prawdopodobnie ten Mścibuj z Pomorza, albo Świętobeł, to jego ojciec Świętobeł i Władysław Odonic z Wielkopolski napadają na innych książąt. I wtedy Leszek Biały z Krakowa zginie. No i to samo się dzieje na Rusi. To też właśnie jest takie mordowanie się, zdrady. W każdym razie te księstwa się coraz bardziej od siebie oddalają. Proces jest bardzo podobny i w Polsce, i na ziemiach polskich, i na Rusi. Czyli powoli zaczynają się pojawiać inne prawa, inne zwyczaje. I generalnie można powiedzieć, że rozdziela się to na jakby takie trzy części. Tak? Ten środkowy pas, ten zachodni i tą Ruś Zaleską. One są coraz mniej ze sobą powiązane. To jest XII wiek. To jest cały XII wiek. Tam dojdzie nawet do tego, że będą walczyć o Kijów, tak? I trochę powstrzymają rozwój miasta. No, przy Kijów spłonie wtedy raz, chyba, czy dwa. No bo ten, kto ma Kijów, jest najważniejszy. Prawda? Bo to jakby dalej przetrwało. Natomiast mimo tych walk, no właśnie miasta się bardzo rozwijają. Te miasta, które leżą przy najważniejszych szlakach handlowych. Głównie właśnie Nowogród, Kijów, Psków też jest dużym miastem ważnym. Zaczyna na zachodzie, obok istniejących Halicza i Włodzimierza Wołyńskiego, książęta haliccy budują również Lwów, który też stanie się ważnym miastem. To jest właśnie XII wiek.
i gdzieś na początku XIII wieku to dalej są bardzo bogate ziemie. A Kijów jest największym miastem Europy. W czasach, gdy Paryż ma może 20 tysięcy ludzi, największe miasta włoskie około 30 tysięcy, Kijów jest wielkim 100-tysięcznym miastem. Pełnym bogactwa rzemieślników, kupców z całego świata. Tam się tak naprawdę, tam i w Konstantynopolu spotyka się wschód z zachodem. Tam właśnie, oprócz tego, no, kwitnie ta niesamowita kultura, tak? W sensie, no, prawosławna, ale była bardzo bogata swoim zdobnictwem. Oni mają też mocne kontakty cały czas z Bizancją, z Konstantynopolem. To jest naprawdę coś niesamowitego. A jednocześnie dalej są związki z resztą Słowiańszczyzny, ale głównie książęta polscy mają kontakty z tym, co jest blisko. Czyli z tymi książętami halicko-łodzimierskimi, tymi książętami tego zachodniego pasa. Trochę te kontakty ze wschodem jednak już słabną. I wtedy właśnie wydarzy się to, co zmieni zupełnie historię. Oczywiście na arenie pojawią się Genghis Khan, czyli nie bezpośrednio, a bardziej jego wojownicy, czyli ten wielki najazd Mongołów. Tam jest najpierw oni przejdą Don i zagrożą to najbardziej wschodnim księstwem ruskim. To jesteśmy już w jakim wieku? To jest początek XIII wieku. Lata 20. I później, jakby po tych pierwszych walkach z Mongołami i tym zagrożeniu, po raz pierwszy od czasów Jarosława Mądrego księstwa Rusi się zjednoczą. To będzie chyba 15 książąt praktycznie, którzy utworzą wspólną armię, która ma właśnie obronić ich przed tym zagrożeniem mongolskim. I dojdzie do bitwy bliżej Rostowa nad Donem. Czyli gdzieś tak właśnie na tym wschodnim krańcu tej ruskiej ziemi. Na tamte czasy. To jest jeszcze, wiecie, Ural, okolice, to dopiero skolonizują dużo później, tak, Syberię. To się dopiero zacznie w wieku XVI tak naprawdę. Wtedy mniej więcej właśnie jak jest ten Don, wybrzeże Morza Kaspijskiego, to jest koniec zasięgu Rusi i tych wpływów. No i teraz... ta bitwa to chyba ostatnia, w której na długie lata takie, nazwijmy to, siły chrześcijaństwa są w stanie wystawić Mongołom równoważne siły. W sensie Rusi jeszcze jest na tyle potężna, że mimo, że te armie mongolskie są po prostu wielkie, to oni też zbierają cały swój potencjał bojowy, więc to są po prostu armie olbrzymie, liczące kilkadziesiąt tysięcy wojowników. Aha. Niestety Rusini tą bitwę przegrają. A dodatkowo dojdzie do tego, że ci książęta najbardziej zachodnich ziem, czyli halicko-łodzimierscy, widząc, że zaczyna być źle, uciekną. Wskutek czego jakby oni przeżyją, ale zostawią swoich towarzyszy i jakby ich potomkowie to będą pamiętać, więc po prostu te kontakty między wschodnią a zachodnią Rusią zaczną też słabnąć, no bo jest, jak to się mówi, po prostu żal za to odejście z walki. To ucieczka z pola bitwy, choć być może sytuacja była już beznadziejna. W każdym razie w końcu książęta ruscy się otoczeni poddadzą. Mongołowie im przyrzeką, że ich nie tkną swoją bronią. To jest oczywiście trochę legendarne, ale w każdym razie to, co zrobią, to po prostu wszystkich książąt ruskich zwiążą. Położą ich pod deskami, a na tych deskach będą ucztować i świętować. W ten sposób ich po prostu zadeptają na śmierć. Więc Ruś po tej bitwie traci też swoje elity, większość swoich książąt. W kolejnych latach, to już będzie 1238, Mongołowie zdobędą i spalą Kijów
uznaje się, że mordują z tych 100 tysięcy mieszkańców około 80, a miasto już nigdy nie powróci do swojej świetności. Jakby złoty Kijów kończy się wraz ze spaleniem przez Mongołów. No już nigdy nie będzie miał złotej bramy, nie, już nigdy nie odzyska tej swojej potęgi jako miasto. I tak naprawdę Kijów stanie się później już prowincjonalnym miastem, on już nie będzie siedzibą żadnego ważnego księstwa. Dopiero zacznie być odbudowywany za czasów najpierw Rzeczypospolitej. Później tak naprawdę władztwo rosyjskie to powstrzymało. Zacznie się Kijów mocno rozbudowywać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Choć oczywiście będzie bardzo ważnym miejscem religijnym, bo tam będą najważniejsze cerkwie. Tej jakby bardziej południowej części Rusi. Ale powiedz mi, do którego momentu w tamtym momencie doszli Mongołowie, jeśli chodzi o zachodnią Europę? Granicę? Tak. Trzy lata, to ten najazd, który zacznie się 2 lata później, w 1240, będzie par na zachód, no to oczywiście z nim... Bo oni doszli do któregoś momentu, jeśli chodzi o tą bitwę zginęli potem w różnych dziwnych okolicznościach. Czyli to jest tak, że... władcy i oni gdzieś się zatrzymali w tym momencie Mongołowie. No w 2 lata po zdobyciu Kijowa atakują mocno na zachód. Aha. Najpierw zdobywają tą zachodnią Ruś. Już nie żyją ci władcy. Ruscy książęta już nie żyją, tak? Okay. Ale ci, co uciekli z pola bitwy, ci książęta zachodniej Rusi, no padną 2 lata później. Tak? Bo przecież Mongołowie zniszczą im Lwów i Halicz. Aha. W 1241 już uderzą na Polskę. Przejdą przez Małopolskę i Śląsk. Spalą Kraków i Wrocław. Stanie im naprzeciwko dopiero książę Henryk Pobożny w bitwie pod Legnicą. W tym czasie jeszcze większa armia mongolska idzie przez Karpaty na Węgry. Oni zdobędą i spalą Budę i Peszt. Wtedy one jeszcze nie są jednym miastem. Zdobędą też Wyszehrad, główną siedzibę węgierskich królów. Kolejnym celem mają być, tak naprawdę Czambuły docierają do Austrii, ale po tej bitwie pod Legnicą, w której ginie Henryk Pobożny, no i w ogóle te ziemie polskie są bardzo wyludnione, tam Mongołowie nie tylko wymordują ludzi, ale też uprowadzą w niewolę dziesiątki tysięcy. Jasy tak zwane. Oni później mają wszyscy się spotkać na Węgrzech i z Węgier uderzyć w kierunku Włoch. Ale to się nie wydarzy, bo wtedy umiera główny Han, nie Dżingis, tylko jego syn. Chyba jak nie przypominam, był Mynk. Nie, Mynk to został później. Mniejsza o to. I w każdym razie dowódcy też są przecież książętami, też chcą brać udział w Kurultaju, czyli takim zebraniu na wybór Hana. I oni wyruszają z powrotem do siebie. Czyli uratowała na śmierć Hana. Europę tak, bo gdyby nie umarł, to Mongołowie przezimowaliby zimę między 41 a 42 na Węgrzech, gdzie były na tyle klimat dla nich dobry, że dali radę to zrobić spokojnie. I pewnie od wiosny 42, gdy tylko by się zazieleniły łąki, żeby ich konie miały co jeść, uderzyliby na Włochy. Ich celem był Rzym. Oni mieli normalnie wywiad, wiedzieli jak wyglądają stosunki w Europie. Celem wyprawy było zdobycie Rzymu, zmuszenie papieża, czyli według nich najważniejszego w Europie, do poddaństwa. A. Do poddania się władzy Mongołom. Żeby płacił trybut. No i wtedy mogliby powiedzieć, że są prawdziwymi panami świata. Bo zdobyli już wszystko. Wow. Nawet Europa im się podporządkowała. No ale do tego nie dojdzie. Węgrzy naprawdę zniszczeni przez Mongołów, bo jeszcze bardziej niż Polska. Wykonają mądrą pracę i przeanalizują, dlaczego Mongołowie z nimi poradzili i jak z nimi walczyć. Do kolejnych najazdów upłynie ponad 30 lat, podczas których Węgrzy wybudują pas umocnień i zamków na ich granicy od strony północnego wschodu i zatrzymają kolejny najazd mongolski.
Więc to jakby ten, to, że późniejsze najazdy się nie pojawiły, zawdzięczamy Węgrom, a później już Mongołowie byli zbyt słabi, bo się podzielą na różne frakcje i państwa. Ale olbrzymia część Mongołów, którzy uczestniczyli w tej wyprawie, nie wróci do siebie na dalekie stepy, tylko siądzie przy Morzu Czarnym i Kaspijskim. I tak powstaną ordy. Największa z nich będzie Złota Orda, która będzie kontrolować właśnie Ruś. Czyli jakby o ile właśnie przed Polską czy Węgrom, a także tej Rusi Zachodniej, tej Rusi Kalicko-Włodzimierskiej, uda się zachować niezależność polityczną, to wszystkie księstwa tego praktycznie środka i tej Rusi Zaleskiej będą od tej pory wasalami mongolskimi. Każdy będą musieli płacić co roku trybut, czyli taki podatek Mongołom, i każdy książę będzie musiał uzyskać takie uznanie od Mongołów. Czyli będzie musiał pojechać do ordy, ukłonić się przed hanem, złożyć hołd i dostać symbol swojego panowania, że on tak, Mongołowie uznają, że on może być księciem. W związku z czym w tamtych księstwach zacznie też wchodzić taka mongolska kultura polityczna. Wow. I też kultura międzyludzka, bo pamiętajmy, że Mongołowie to byli po prostu ludzie okrutni. Ich wojsko to nie byli dzikusy, tylko to byli wysoce zdyscyplinowani żołnierze, bo za najdrobniejsze przewinienia groziła śmierć, obcięcie ręki, kastracja, obcięcie uszu, nosa. Dlatego oni tak wygrywali z tym, z innymi żołnierzami tamtych czasów, bo Mongołowie byli niesamowicie zdyscyplinowani. Każda setka, każda dziesiątka, każdy tysiąc wiedział, co robić i jak robić. Byli w stanie przed zaatakować i teraz się wycofać, żeby zmusić przeciwnika, by postąpił do przodu. Byli w stanie wykonywać bardzo skomplikowane manewry, jak armia rzymska. W pewnym sensie, dyscypliny i organizacji mogłoby być jak armia rzymska, jak armia Imperium Rzymskiego. A wiemy, że to jest możliwe do osiągnięcia tylko brutalną dyscypliną i traktowaniem własnych żołnierzy w sposób niesamowicie brutalny. Podobne coś zrobią Prusacy w XVIII wieku, kiedy swoich żołnierzy po prostu wytresują. Tak, że ci nie będą już myśleć, tylko reagować na rozkazy swoich podoficerów. W XVIII wieku. Tak. To jest właśnie, tak właśnie się buduje imperia, tak? No, buduje się po prostu niesamowicie zdyscyplinowaną armię, traktując swoich ludzi w okrutny sposób. Bo chodzi o to, żeby twoi żołnierze bardziej się bali swoich dowódców niż wroga. Wow, nieźle. To właśnie osiąga Imperium Rzymskie, później Imperium Mongolskie i wiele innych imperiów w historii. Niesamowite. I to jest ten główny moment właśnie rozejścia się. I dlatego też Zachodnia Ruś będzie zupełnie inna od wschodniej, ponieważ nie będzie miała w sobie tej mongolskiej kultury politycznej. Ponieważ książęta Halicza, Włodzimierza, nawet jeżeli będą atakowani przez Mongołów i Tatarów, nawet jeżeli będą przez jakiś czas płacić im trybut, nie wejdą do końca w tą orbitę wpływu. To będą jak troszkę zupełnie inni ludzie. Trochę jak z komuny. Trochę jak z komuny, tak. No, później... Czyli tak, ten kim, ta środkowa tak. Ruś, jak gdyby... Też będzie pod wpływem Mongołów. Tak. Natomiast nie aż tak długo też. No bo to jest, tak. Wiesz, to są lata 60, kiedy ten system się ustanawia, to są lata 60, 13 wieku, czyli 1260 któryś, tak? Uh-huh. Moment też najgłębszego rozbicia dzielnicowego w Polsce. W zasadzie można powiedzieć, że Polska jest słaba. Krzyżacy jeszcze nie są potęgą, dopiero się tą potęgą zaczynają tworzyć. Zresztą przybyli na ziemię polskie dopiero 40 lat wcześniej. To już jest taka ciekawostka odnośnie krzyżaków, bo kurczę, wiecie, że oni zaczęli od Węgier. Tylko Węgrzy byli mądrzy i ten król Andrzej ich od razu pogonił. A w Polsce zabrakło tej mądrości. My lubimy obce krajaców. No tak, na to tylko w Łodzi. No i w każdym bądź razie... Po tym wielkim najeździe, gdy się ustanawia ten porządek mongolski, ten Pax Mongolica, wszystkie te księstwa są osłabione. Słabe też są księstwa polskie, bo to jest jakby ten szczyt tego rozbicia dzielnicowego. I w tym momencie, w tym całym wielkim regionie tej Słowiańszczyzny, tworzy się taka pewien rodzaj próżnia polityczna. W sensie brak jest kogoś, kto by dominował.
I to wykorzystają właśnie Litwini. Litwini, którzy mają wtedy genialnego władcę Mendoga, który w przeciwieństwie do innych ludów bałtyckich, które pozostaną do końca swoich dziejów, takich niezależnych, Konfederacją Niezależnych Plemion, rządzonych często przez kapłanów, jakieś lokalne, mocne postaci, niektóre nawet żyją w matriarchacie. Mówi się, że tak by nie było z Jaćwingami, że tam rządziła Wielka Matka na przykład. No w każdym razie u Litwinów zachodzi bardzo ważna zmiana. Pojawia się taki gość trochę półlegendarny jak Mendog. I ten Mendog jednoczy wszystkie plemiona, ujarzmia Żmudzinów. Bo Żmudzini to trochę inne plemię niż Augsztoci, niż ci właściwi Litwini. Część plemion pruskich też ujarzmia, bodajże Galindów. Tam było 7 tych. Ci Prusowie, co zamordowali się tego wycieka, to było chyba 7 czy 8 plemion. Bardzo zresztą od siebie różnych. W każdym bądź razie Mendog zaczyna podbijać te osłabione ruskie księstwa. Robi to na tyle skutecznie, że praktycznie za swojego życia zajmie większość dzisiejszej Białorusi. I tak powstaje Wielkie Księstwo Litewskie. Wielkie Księstwo Litewskie, w którym bardzo szybko, bo już za rządów, teraz nie pamiętam, czy on był jego wnukiem, czy tylko, no ale byli jakoś powiązani rodzinnie. Kolejny taki wielki, ważny książę Giedymin, od którego będą pochodzić wszyscy najważniejsi książęta litewscy. I później Jagiełło, Wiltor i tak dalej. Giedymin już włada państwem, w którym jest więcej Rusinów, prawosławnych chrześcijan, niż Litwinów. Władza już państwem, które jest pogańskie tylko z nazwy. Bo w każdym większym ośrodku są po prostu cerkwie. Więc to, że z punktu widzenia to, co wygadywali krzyżacy, że walczą z poganami, to jest nieprawdą, bo na dworze Giedymina prawosławni mnisi prowadzą księgi, kancelarie i robią dla niego całą tą robotę administracyjną. To jest tak naprawdę prawosławny panie. To jest tak naprawdę księstwo, które bardziej jest ruskie niż litewskie. No ale oczywiście dalej Giedymin jako wielki książę uczestniczy w obrzędach, tak? Zapala święty ogień w Północkę, inne najważniejsze święta Litwinów. Bardzo zresztą podobne do tych obrzędów starożytnańskich. Więc jakby dalej jest to tytularnie właśnie tak pogańskie państwo litewskie, ale tak naprawdę kraj, który jednoczy w sobie wielką część tych księstw ruskich. Ale z tego pasa środkowego, tak? Oni jakby tej Zaleskiej Rusi nie są w stanie zdobyć. A w tym samym czasie na Zaleskiej Rusi... Ale oni nie zdobyli tej Rusi, która jest blisko zachodniej części Włodzimierska. Nie, Włodzimierska Litwskie nie. Litwini nigdy jej nie zdobędą, dopóki tam trwa dynastia. Dopóki tam trwa dynastia tzw. starszych Rurykowiczów. Bo generalnie tam też pamiętajmy, że ta najbardziej stara i czysta krew od tego Rolika przetrwała w tych księstwach zachodnich. Te dalsze księstwa na wschód, tam się ta krew rozrzedniała, bo to byli, wiecie, to byli tam drudzy, trzeci synowie, często ten. Też dochodziło do chłopów innych rodzin i generalnie uważa się taki podział, że są jakby starsi Rurykowiczowie, którzy przetrwali jako ci książęta halicko-włodzimierscy, i młodsi Rurykowiczowie, którzy właśnie to będą późniejsi książęta Moskwy, których krew jest bardziej już rozwodniona, no bo oni na przykład mają też sobie już krew tatarską, tak? Oni często są przez zmuszani do poślubienia tatarskich księżniczy. To się już u nich dzieje. Nie jest to regułą, ale to się zaczyna dziać. Na pewien sposób oni są bardziej już w tej mongolskiej, tatarskiej orbicie wpływów. Dlatego jest tyle też słów z języka, tych z języków azjatyckich, w języku rosyjskim. Czekaj, jakby na przykład nie ma w czystym języku ukraińskim, tam nie ma tych wpływów. No może z ten, z wyjątkiem tego, borsuka, tak. No. Tak, borsuk. To jest jedno z nielicznych słów turecko-tatarskich, które używamy.
Bo oryginalnie słowiańsku borsuk nazywa się jaźwiec. Wow! Jaźwiec. Borsuk on nazywa jaźwiec. Ale ciekawe. No słuchajcie, no i właśnie to, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie tak właśnie się robi ten później podział, tak, że z tych trzech części Rusi jedna jest, ta zachodnia jest niezależna, ale ma coraz bliższe kontakty z Polską. Druga, ta środkowa część, łącznie w pewnym momencie z już samym Kijowem, zostanie podbita przez Litwinów. A ta trzecia część, Zaleska, ta północna, pozostaje właśnie pod kuratelą i wpływami Mongołów i Tatarów. I tak naprawdę niezależni się dopiero pod koniec XV wieku. I tak właśnie się dzielą te trzy części wielkiego państwa ruskiego. Dobrze, to jeszcze zakończę. Czyli można powiedzieć, że ileś tych lat, które oni podlegali jak gdyby pod mongolską kulturę, to było około 200 lat. Ja bym nawet powiedział, że 250, no tak, że jest prawie 250 lat. Aha. 250 lat takiego realnego panowania Mongołów, tak? No prawda, ono będzie się zmniejszać z czasem, ale jednak ten, dopiero ten Iwan Kalita będzie pierwszym księciem, który nie będzie już składał hołdu, tak? No to jest praktycznie koniec, początek XV wieku prawie. On z jakiej części był Rusi? Moskwa, Sozda, Włodzimierz. Koniec XV wieku, tak? Początek XV wieku. Kiedy on już tak zaczyna być naprawdę niezależny. A w pełni niezależność uzyskają dopiero wtedy, jak finalnie weźmie sobie za żonę książę Moskwy. Wnuczkę ostatniego cesarza Konstantynopola. Ona przywiezie mu berło Monochmacha, czyli berło cesarzy Konstantynopola, cesarzy rzymskich. Przyniesie mu koronę. On przyjmie jej herb dwugłowego czarnego orła. To jest herb władców Bizancjum. I ogłosi Moskwę trzecim Rzymem, a siebie carem. Nie, nie. To jest właśnie ustanowienie w Moskwie cesarstwa. Czyli jakby, że Moskwa staje się następcą Konstantynopola. Ale to dopiero już, to już jest koniec XV wieku. No i teraz jeszcze jest ciekawe, jak tym wszystkim się odnalazła Polska, tak? No, przede wszystkim już cały czas trwają te związki rodzinne. W sensie książęta głównie Małopolski i książęta Włodzimiersko-Halicy. Po tym, gdy mniej więcej właśnie na początku XIII wieku ustabilizuje się granica. Nikt nie chce zajmować niczyich ziem. Wspierają się i po prostu mają te związki rodzinne. I kluczowy będzie moment, w którym Władysław Łopietek swoją siostrę wyda za księcia Halickiego. On był chyba, już nie pamiętam, czy on był Lew, czy on był Andrzej. To takie dwa najpopularniejsze u nich imiona. Lew albo Andrzej. Jeszcze Roman często się zdarzał. No i w każdym razie w tym momencie oni są rodziną. Później będą rządzić dwaj synowie tego księcia. Też mają imiona Lew i Andrzej. I oni będą ostatnimi księciami z czystej linii. Zginą w tym samym momencie otruci, prawdopodobnie była to intryga tatarska, ponieważ wtedy Tatarzy znowu napierają na ich ziemię. I w tym momencie wytwarza się próżnia polityczna, no bo całe to Wielkie Księstwo Halicko-Włodzimierskie nie ma legalnego następcy. To jest w momencie mniej więcej koronacji Łukietka, 1320, kiedy Łukietek staje już królem w Polsce i może silniej wpływać na ten region. I wtedy porozumiewają się Łokietek ze swoim zięciem, Karobertem. Karoberto, jak to mówią Włosi, bo to jest Włoch, Neapolitańczyk, Andegameńczyk, a po polsku Karol Robert. I biorą syna siostry ostatnich książąt, młodego Bolesława
z Mazowsza. To był książę Mazowiecki, syn księcia Mazowieckiego. Jego żoną była po prostu Maria, siostra tych Lwa i Andrzeja. Ostatnich zatrutych książąt halicko-wodzimierskich. Tytularnie stolicą księstwa był Halicz, ale oni głównie siedzieli w Lwowie, bo to Lwów był wtedy już najmocniejszym, największym miastem. I wtedy biorą tego, no to jest też jakiś tam, w zasadzie można powiedzieć, prawie że wnuczek tego Łokietka. I ten Bolesław przyjmuje imię Julia, czyli Jerzego, przechodzi na prawosławie i zostaje ostatnim księciem łodzimiersko-halickim. No, jest z krwi, tak? Jego matka była przecież ten, córką kniazia. Niestety ten Bolesław długo nie porządzi, ponieważ chłopak no, nie odnajduje się, tak? Bojarzy, czyli ci możnowładcy nie są, nie bardzo sobie z nim dobrze współpracują. No i w 1340 roku zostanie otruty. I tak już umiera rzeczywiście ostatni książę halicko-wodzimierski i wraz z nim wygasa ta stara linia Rolkowiczów. Ona wygasa w sensie panującym, bo oczywiście jeszcze będzie żyła w wielu rodach szlacheckich, które gdzieś tam pochodzą od drugich, trzecich synów, którzy nie dziedziczyli tronu. To będą głównie właśnie Wiśniowieccy, Zbarascy, Ostrogscy, największe rody ukraińskie. One wszystkie pochodzą w pewnym momencie od jakiegoś księcia Rurkowicza. Czy to księcia z Kijowa, czy to księcia z Halicko-Wodzimierskiego. A w protoplastach od wikingów, tak? A ludzie Ukrainy to ludzie Ukrainy. Rody rodami. I po tym, gdy umiera właśnie Juri, mamy szczęście, że mamy w historii drugiego króla, który umie jednocześnie patrzeć na wschód i zachód, czyli Kazimierza Wielkiego. I Kazimierz Wielki poświęci ponad 20 lat swojego planowania w walce o tą Ruś. Ponieważ ma dwóch przeciwników, na początku są jeszcze Tatarzy, którzy też są z tymi ziemiami zainteresowanymi. Ale dość szybko, ponieważ Tatarzy osłabną, a zresztą pokonają ich w takiej bitwie na wschodzie Ukrainy, Litwini, to Litwini chcą zająć ziemię tego księstwa. A po tych 20 lat, naprawdę co roku będzie Kazimierz Wielki finansował wyprawę wojenną, która będzie broniła tych ziem przed Litwinami. Przyjdą dwie rzeczy. Pierwsze, uda się w końcu dogadać z Litwinami. Generalnie można powiedzieć, że zawarty pokój będzie taki, że Ukraińcy biorą wschodni Wołyń z Łuckiem, że środkowy i wschodni Wołyń. Polacy biorą coś, co dzisiaj nazywamy, czy biorą tą ziemię przemyską, tak? Czy dzisiejsze wschodnie Podkarpacie, Galicję, praktycznie w całą, tak? Zachodni Wołyń, czyli tam, gdzie Halicz i Włodzimierz, a także Podole. To księstwo było wielkie, one miało też Podole. Tak, Winnica, Bracław, wtedy jeszcze nieistniejący Kamieniec Podolski też były w tym księstwie. To był rok mniej więcej... 1366, to jest koniec. Okay. Koniec tych starań, koniec tych wojen. No tylko na chwilę, bo później Jadwiga Andegaweńska będzie musiała też prowadzić królem Polski. I męża być tylko Jagiełło. Pamiętajmy o tym właśnie, że Jadwiga była królem Polski. Ona będzie musiała prowadzić wyprawy wojenne, żeby odzyskać Podolę, które gdzieś tam będzie tracone. Ale wtedy też przychodzi wielka nagroda, która jeszcze pod koniec życia Kazimierza zacznie przynosić wielkie bogactwo Rzeczypospolitej. A mianowicie właśnie w latach 40. XIV wieku Genueńczycy wykupią od Tatarów, od tej Złotej Ordy, kawałek Krymu. Dzisiaj to jest port Feodozja. Mhm. Feodozja. Wtedy nazywano to Kafa. Wykupią tą Kafę i utworzą tam swoją faktorię handlową. No nie zapłacą złotem za to, żeby tą ziemię mieć.
Jednocześnie właśnie też między innymi dzięki wsparciu Genueńczyków, ale też już tym troszeczkę macza palce Kazimierz, zostanie rozbudowany port nad Morzem Czarnym Białogród. Dzisiaj to jest Bilhorod, niedaleko Odessy, na Ukrainie. I te zabiegi, wydawałoby się pozornie nieistotne, pozwolą, by na kolejne 150 lat powstała alternatywa dla jedwabnego szlaku, dla handlu między wschodem i zachodem. Co to znaczy? No bo pamiętacie, dlaczego też generalnie Marco Polo, tak, te wszystkie towary, które podróżują z Europy na, przepraszam, z Azji do Europy, z zachodu na wschód. Mongołowie zdobędą nie tylko Ruś, zniszczą nie tylko Europę, oni też zniszczą cały świat arabski. Spalą Bagdad, zniszczą biblioteki, cofną Arabów w sensie naukowym o kilkaset lat do tyłu. Po najeździe Mongołów już nie będzie wielkich odkryć arabskich z matematyki, medycyny, filozofii. Mongołowie zniszczą jakby największe te kultury, tak? Oni nawet zabiją Avicennę. Ibn Sina, tego największego lekarza. Przepraszam, Ibn Sina będzie wcześniej, ale jego szkołę zniszczą, chciałem powiedzieć. Jego szkołę w Persji właśnie zniszczą Mongołowie, ona już się nie odrodzi. Avicenna żył 200 lat wcześniej. W każdym razie Mongołowie też ustanowią wielkie cła, bo chcą zarabiać na tym handlu. Wszystkie towary z Azji, które ruszają do Europy, będą dużo, dużo droższe. Efektem będzie tego, że zarabiający na tym handlu krocie właśnie sprytni Włosi, tacy jak Genueńczycy, będą szukali jakiejś alternatywy. I właśnie alternatywą stanie się ten szlak nazwany później mołdawskim. Kiedy towary będą docierały karawanami omijającymi te arabską część Imperium Mongołów, gdzie właśnie ten Seldżucy ustanawiają wielkie cła i kontrolują handel, na wybrzeże Morza Czarnego, skąd będą albo bezpośrednio do Feodozji, skąd będą właśnie płynąć przez Kafę do Bilhorodu, czyli po polsku Białogrodu, a z Białogrodu kupcy lwowscy będą odbierać je i karawanami do Lwowa, z Lwowa będą brali te towary Krakusi, a z Krakowa przez Wrocław i Norymbergę na całą Europę. Ten handel będzie przynosił niesamowity rozwój miast, ale też będzie po prostu skutecznie wpływał na to, że skarb królewski będzie rósł. Część tego bogactwa, które pod koniec panowania pozwoli Kazimierzowi Wielkiemu na przykład ustanowić uniwersytet w Krakowie, czy odkupić nową markę. Sam to Drezdenką, nie wiem czy tam Bałcz był też, czy nie, ale jakby klucz do Królestwa Polskiego, takie ziemie przy granicy z Brandenburgią, które właśnie były toczone walki przez ostatnie praktycznie 200 lat. Mówiło się, że Santok i Drezdenko to klucz do Królestwa Polskiego, ponieważ tamtędy jest najłatwiejsza droga, żeby zaatakować Polskę ze strony Niemiec. Na pewno tak, Kazimierz Wielki wydał prawa miejskie. Tak, więc to właśnie też Bałcz kupiony i Kazimierz w miejsce do swoich przodków nie będzie o tę ziemię walczył, tylko po prostu wykorzysta pewne podziały wśród Brandenburczyków i je odkupi. Zapłaci po prostu brzęczącą monetą i zabezpieczy zachodnią granicę Polski na kilkaset lat. Tego, co był tak niesamowity i wielki król, ale właśnie to był człowiek, który patrzył na wschód i zachód. On widział, że potęga płynie z tego, że my łączymy wschód z zachodem i potrafimy prowadzić mądrą politykę i w zachodniej Europie, i wschodniej. W ogóle jest temat na osobną opowieść, co on dokonał, bo no wiecie, przecież jak on stępował na tron, to nie wydawało się, że Królestwo Polskie teraz zniknie z mapy. Tak, ale to ma też szersze znaczenie, bo on z państewka, które wiesz, powracało na mapy po 200 latach rozbicia, wykorzystał to, że jego ojciec zostawił mu dobrą podstawę i zbudował naprawdę potężny kraj, tak? Przecież on powiększył ziemię trzykrotnie, ludność też ponad trzykrotnie, tak? To było ten coś niesamowitego, ale właśnie on zajął dla Polski no dzisiejszą, można powiedzieć, zachodnią Ukrainę z Podolem. I one pozostaną w Polsce przez, no, do rozbiorów.
Czyli praktycznie przez kolejne 400 lat. A jednocześnie to właśnie był człowiek, który w tym momencie uczynił zresztą Polskę multikulturową, bo to jemu też zawdzięczamy przybycie Żydów do Polski, bo to on stąd za nich prawa. Co? No Niemcy już wcześniej przybywali, ale też Kazimierz był pierwszym, który jakby poszedł w tę politykę właśnie tolerancyjną, tak? On na przykład właśnie dbał o to, żeby odbudować struktury cerkwi na tych ziemiach, które były gdzieś tam naruszone, ponieważ wiedział, że tylko jakby szanując siebie nawzajem jest w stanie zbudować mocne państwo. Tak w Krakowie dzielnica żydowska nazywa się Kazimierz, nie? Właśnie. Tak, zresztą za jego czasów Żydzi bardziej byli jeszcze na kleparzu, ale rzeczywiście on zakładał Kazimierz i Kleparz jakby poza murami, jako dodatkowe dwa miasta przy Krakowie. Kleparz bliżej niż Kazimierz. Które później stały się właśnie ten częściami miasta. No ale generalnie właśnie do tego to weszło, tak, że później co prawda ta Ruś Zachodnia i Środkowa połączą się w jednym organizmie Rzeczypospolitej obojga narodów, ale już te ich historie będą troszeczkę inne. Już to będzie szło w trochę innym kierunku. I do tego oczywiście Ruś Zaleska, czyli Moskwa, która pójdzie w kierunku zupełnie innym i z końcem XV wieku rozpocznie swój program jednoczenia ziem ruskich. To jest program, który ogłosi car Iwan III Srogi, wypowiadając wojnę Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. I tak naprawdę właśnie w rządach zarządów ostatnich Jagiellonów, albo lepiej powiedziawszy ostatnich synów Kazimierza Jagiellończyka, Wielkie Księstwo Litewskie straci prawie 1/3 swojego terytorium. No i to będzie program, który Rosja będzie kontynuować do dzisiaj, tak? Że jakby oni... To jest najważniejszy punkt. Do dzisiaj jest to jak gdyby motto wielu jak gdyby ruchów Rosji. Tak, ale rzeczywiście to jest taka konsekwencja, tak? Że generalnie do dzisiaj jakby ich celem jest to, żeby wszystkie ziemie ruskie w swoim ręku zjednoczyć. Żeby wszystkim, można powiedzieć, żeby Rosja rządziła tam, gdzie kiedyś było państwo Włodymyra i Jarosława Mądrego. Dlatego pewne ziemie chcą, pewnych nie chcą. Albo niektóre są bardziej, a niektóre mniej. Choć oczywiście ten jeszcze dla nich też są ważne państwo czarów, tak? Już te XIX-wieczne. Powiedziałbym, że gdzieś ten Putin ma taką ideę, że mniej więcej chce mieć takie przynajmniej obszary jak Piotr Wielki. No, czyli musiałby odzyskać właśnie kraje bałtyckie, oprócz Białorusi, no to Ukrainę do Kijowa włącznie. Więc to pewnie to by było jego ten. Być szczytem marzeń. Nie, nie, to jest właśnie ciekawe, że to jakby tak ten. No to był też dość ważny element tych wcześniejszych państw ruskich, ale chyba nie leży jakby w tym ich zainteresowaniu. Ja myślę, że oni też mają świadomość, że takiego terytorium by nie byli w stanie utrzymać, nawet gdyby jest to byli. Ta równość jednak jest zupełnie inna. Bardziej nacjonalistyczna, taka narodowa. Bardziej narodowa, ale też ma zupełnie inną historię, tak? No, pamiętajmy, że byli. Mieli swoje niezależne księstwo do połowy XIV wieku. I to też taka ważna kwestia, tak? No bo my tak możemy mówić, że Kazimierz Wielki te ziemię zdobył. Z punktu widzenia tamtejszych ludzi, no pamiętajcie, że on był najbliższym krewnym zmarłych książąt. W pewnym sensie on też mógł powiedzieć, że idzie po swoje, tak? Że ma największe prawa. Bo łączyły go z nimi i więzy krwi, no i też porozumienia. Bo od czasów, gdy właśnie ta siostra Okietka wyszła za księcia Włodzimierzko-Halickiego, te państwa ze sobą współpracowały. Wojowie ruscy pomagali Okietkowi odzyskać Kraków, w ogóle ustanowić swoje rządy. A Okietek stracił Pomorze, te
wtedy gdy inaczej, albo musiał wezwać krzyżaków do pomocy, żeby obronić Pomorze przed atakiem Brandenburczyków, co później ci wykorzystali, tylko i wyłącznie dlatego, że sam był zaangażowany w pomoc Rusinom w walce z Tatarami. Gdy Brandenburczycy zdradziecko zaatakowali Pomorze, Łokietek wspierał księcia Halickiego w walce z Tatarami, więc nie mógł się rozwoić, nie mógł jednocześnie być w dwóch miejscach. Poprosił o pomoc krzyżaków, ci pomogli, Brandenburczyków pokonali, Gdańsk odbili, po czym wystawili taki rachunek, bo tam licząc po ileś tam złotych monet za każdego zabitego rycerza, knechta, stracony wóz, złamaną strzałę, że przekraczało to ponad 10-krotne przychody Łokietka z państwa polskiego. Po prostu no, to było niemożliwe. No. No i tak Pomorze Gdańskie zostało stracone na ponad 150 lat. Sprytem nas wzięli krzyżacy. Krzyżacy zawsze sprytem. Ale z drugiej strony, gdyby... Trzeba przypatrzeć na zachód i wschód, tak? Ale też taka ciekawostka, że prawdopodobnie gdyby Brandenburczycy zajęli Pomorze, to byśmy stracili kilka lat później tylko Polskę. Ponieważ celem prawdziwym Brandenburgii, dopóki na szczęście dla Polski nie wymarła ta askańska dynastia, potomkowie Albrechta Niedźwiedzia, kata Słowian Puławskich. No bo wiecie, że tam gdzie był Berlin, Brandenburgia, tak kiedyś był posłani Puławscy. Albrecht Niedźwiedź, pierwszy z Askańczyków i jego ludzie po prostu wymordowali. Wymordowali książąt, zniszczyli ten święte gaje, grody. Wiecie, Berlin to była jakaś kopalnica. Ta nazwa przetrwała do dzisiaj. Köpenick, to jest dzielnica Berlina. Tam był gród Słowian Puławskich w Kopanicach. Kotbus to jest Chociebusz. No. Ale może to już ten temat na jakąś inną opowieść. Okej. Zapamiętajmy to. Będziemy dalej kontynuować historię. Tak, myślę, że my się tak posłali Kazimierzu Wielkim, bo to jest taki gość, on naprawdę się już nie powtórzył. Może od tego zaczniemy. Nie? Bo potem... Następną niedzielę. No, możemy spróbować, no? Tak.